każdy dzień tak piękny był jak twoje sny. Choć jesteś tak codziennie odmienna. No i teraz po tylu latach, już po operacji, a jeszcze w trakcie operacji, kiedy leżałam i czekałam na operację w jednym ze szpitali, bo później mnie przenosiono do innego, po jednej stronie leżała Martynka, a po drugiej stronie leżała Bożenka. Martynka była ode mnie parę lat młodsza, a Bożenka o parę lat starsza. Ja leżałam na środku. Dziewczyny były miłe oczywiście w szpitalu, ale Martynka nie chciała mieć z nami nic wspólnego, kiedy ja wychodziłam, więc nawet nie wymieniłyśmy się adresami ani telefonami. Za to Bożenka sama zaproponowała, że jak tylko wyjdę ze szpitala, to bardzo chętnie się spotkamy. Ja mówię, że w sumie to nie ma problemu, bardzo chętnie i tak dalej, i tak dalej. Po operacji dochodziłam do siebie i na przyszły rok, dzwoniłyśmy do siebie, wysyłałyśmy SMS-y. No ona teraz mieszka w Anglii, ale mieszkała jakieś 100 km ode mnie. Więc do Torunia i potem z Torunia jeszcze jakimiś tam bocznymi drożkami, więc dzwoniłyśmy się, że tego i tego dnia możemy z moją córką się wybrać, to wtedy mąż nas odbierze w drodze powrotnej, a w tamtą pojedziemy sobie autobusem. Bożenka była przeszczęśliwa, faktycznie mieszkała na o matko, strasznie powiem wam, diabeł mówi dobranoc, dojechać tam to masakra, nawet ona sama mówi, że no to było 11 lat temu, to, że chleb po prostu przywożą raz w tygodniu, ewentualnie dwa, bo do sklepu jest bardzo, bardzo daleko, żeby jakieś zakupy zrobić bez samochodu się nie da. Jeżdżą do Torunia. Teraz to może się już zmieniło, chociaż wątpię. Więc u Bożenki było fajnie. Ciepła atmosfera, fantastyczne spotkanie. Nie mogłyśmy się nagadać. No naprawdę było miło. Mówi, że ma zamiar wyjechać do Anglii. Może to się uda, bo jej starsza córka i syn są już w Anglii kilka lat. Ona z młodszą musi jeszcze tutaj zostać, bo młodsza kończy szkołę podstawową i po prostu jak skończy, to po prostu wyjadą do Anglii. Jeszcze tam chwilkę do siebie pisałyśmy. I okazało się, że faktycznie skończyła jej córka szkołę i zabrały się i pojechały do Anglii. Potem jeszcze dostałam pocztówkę z Anglii, wysłała mi adres angielski i wysłała mi list do Anglii i życzenia świąteczne. Odesłała mi świąteczne życzenia, miłe, że nadal jest w Anglii, że jest super. Zdzwoniłyśmy się kiedyś tam raz i po prostu kontakt się urwał. Nie wiem, gdzie mam adres. Ja raczej jestem taka, że ja dużo rzeczy chomikuję, wiele rzeczy chomikuję, potem można je znaleźć po wielu, wielu latach, ale no nie wiem, gdzie przepiłam ten adres. Szkoda, bo chętnie bym napisała, nie wiem, co się z nią od tego momentu stało. To nie była przyjaźń, to była znajomość, ale myślę, że przerodziłoby się w przyjaźń, bo Bożenka była osobą mega, 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 mega. Więc tak. Później po operacji dostałam skierowanie do sanatorium. Skierowanie z sanatorium. Pierwsze sanatorium to nie było fajne, to nie ma co tam wspominać. Potem byłam prywatnie i potem dostałam skierowanie właśnie z NFZ-u. Znaczy w sumie się zapisałam i czekałam. Ale dostałam, wtedy nie wiedziałam, że można sobie brać jedynki. Że dostałam skierowanie z dwoma dziewczynami. Z Hanną i z Krystyną. Nie wiem, czemu wcześniej mówiłam pani M i pani M. Pierwsza pani M to była Magdalena, a druga pani M to była Monika. Zresztą się domyśliliście. Z Hanną i Krystyną. Hanna nie chciała mieć z nami nic wspólnego po tych trzech tygodniach. Raz tylko wysłała maila z życzeniami, ale to takiego, że okej, tylko do widzenia i nic. A z Krystyną się spotkałyśmy. Krystyna co prawda do mnie nigdy nie przyjechała, ale ja byłam u niej dwa razy i raz tylko na kawę. W międzyczasie jak wracałyśmy z Julką z Rewy i mąż miał nas odebrać, ale dwa razy u niej spałam i było rewelacyjnie. I to jest też ta osoba, z którą naprawdę można cały czas rozmawiać o wszystkim. No, buzie nam się nie zamykały, było rewelacyjnie.